Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w sprawie działalności Zarządu Powiatu między sesjami od 19 lipca do 18 grudnia 2017 roku. Zarząd Powiatu odbył 6 posiedzeń w dniach 31 lipca, 2, 16, 28 sierpnia, 5 oraz 12 września 2017 roku, na których omówiono poniższe sprawy. Sprawy budżetowe. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok dotyczące zabezpieczenia łącznej kwoty w wysokości 80 tysięcy zł na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania stabilizacji osobiska położonego pod Zamkiem Królewskim. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 2 tysięcy zł akredytacji dla gminy Sanok w związku z powierzeniem zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Zabezpieczenie kwoty 27 389 zł na dokonanie zwrotu odprowadzonej przez zespół szkół nr 5 stanowych dochodów. Zabezpieczenia kwoty w wysokości 1557 zł na wypłatę odszkodowania za szkolę dla środowiskowego domu samopomocy w Zagórzu. Zabezpieczenia kwoty środków w wysokości 28 880 zł na zwrot dochodów wypracowanych przez PZD z przeznaczeniem na zakup ciągnika. Zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 575 087 zł na realizację zadania przebudowy budynku zespołu szkół nr 2 w Samoty. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 350 tysięcy zł na realizację zadania pod nazwą budowa mostu w ciągu drogi powiatowej samego Dobra. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 7 tysięcy zł na pokrycie części kosztów wkładu własnego do projektu Patriotyzm w muzyce zaklęty realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku. Członkowie zarządu podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego dotyczącej dokonania zmian w planie finansowym powiatowego centrum obsługi jednostek organizacyjnych o kwotę 5500 zł. Przyznania dotacji w wysokości 1096 zł dla domu pomocy społecznej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej. Dokonania przesunięć w rozdziale 801.20 lica ogólnokształcące w kwocie 89 066 zł oraz w rozdziale 801.30 szkoły zawodowe w kwocie 94 470 zł. Dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w kwocie 3198 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zmniejszenia dochodów wydatków Powiatu Sanockiego łączną kwotę 6613 zł. Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na podstawie decyzji wojewody. Zwiększenia dochodów i wydatków Powiatu Sanockiego o kwotę 2 tysięcy zł jest to dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu oraz o kwotę 94 110 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu Asystent Rodzinny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 dla PZPR Sanoku. Zwiększenia dochodów i wydatków Powiatu Sanockiego o kwotę 44 060 zł z przeznaczeniem na wydatki Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jest edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Sanockiego. Decyzja wojewody podkarpackiego. Przeznaczenia kwoty w wysokości 2800 zł na wydatki związane z wymianą skrawki okiennej budynku Powiatu Sanockiego, archiwum zakładowe. Przeznaczenia kwoty w wysokości 3000 zł na modernizację pomieszczeń w budynku starostwa powiatowego w Sanoku przy ulicy Chopina 5 z przeznaczeniem dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sanoku. Przeznaczenia kwoty w wysokości 7000 zł na wydatki promocyjne powiatu. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 50 000 zł na zakup ciągnika przez PZP w Sanoku. Wprowadzenie dotacji w wysokości 3000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Członkowie zarządu podjęli uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sanockiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Sprawy z zakresu oświaty, promocji kultury i rozwoju. Członkowie zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu. Upoważniono panią Marię Pospolitak, dyrektora zespołu szkół nr 1 do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatów w zakresie uczestnictwa placówki w programie Erasmus. Członkowie zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora specjalnego ośrodka
Szkoły Wychowawczego w Sanoku, wyrażając zgodę na dofinansowanie kształcenia na studiach podyplomowych za 6 rok klasy drugiej jednostki. Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł na organizację Wychowisko Karpackie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórze oraz Polski Związek Łowiecki. W kwocie 700 zł na organizację jubileuszu 95-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Pakoszulce. Przyjęty został plan pracy CDN w Sanoku za okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę o ochotniczej straży pożarnej Czechowy, wyrażając zgodę na zwolnienie 5 członków SP z Czechowy z opłaty za wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Członkowie zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkoły Wychowawczego Sanoku, wyrażając zgodę na udział szkoły w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019, aktywna tablica. Zarząd powiatu wyraził zgodę na podniesienie stawki żywieniowej do kwoty 12 zł w zespole szkół nr 2 oraz na podwyższenie ceny obiadu abonamentowego w zespole szkół nr 1 z Sanoku do kwoty 950 groszy. Członkowie zarządu wyrazili zgodę na utrzymanie w zespole szkół nr 2 w Sanoku stanowiska wicedyrektora. Po omówieniu prośby dyrektora powiatowego poradnie Cygowicza Telewizji w Sanoku wyrażono zgodę na sprawie przeniesienia pracownika CSWS 2 w Sanoku do poradni w Sanoku. Sprawy z zakresu komunikacji. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zlecenie spółce SKPL Cargo na realizację kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Sanok-Zakusz, Czarnek-Ulaszmek, Chłomańcza-Łuk w okresie od 31 lipca do 1 września zgodnie z ustalonymi warunkami. Sprawy z zakresu drogownictwa. Zarząd powiatu po zapoznaniu się z pisemnym wystąpieniem konsorcjum firmy Max z Polska SP i Max Vols Shipping jako wykonawcy inwestycji pod nazwą zaprojektowanie i budowa ulicy miasta Sanoka w ciągu drogi powiatowej nr 28 Zabr Medyka długości około 7 km w sprawie korzystania z dróg powiatowych. Jest to ulica Okulickiego, Konopnicy i Stróżowskiej, wyraził zgodę na zawarcie umowy w zakresie zezwolenia na masowy transport materiałów przez tą firmę. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych. Zarząd powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu powiatu zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pod nazwą stabilizacja osuwiska położonego pod zamkiem. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą dostawa wyposażenia pasów pracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego. Dostawa sprzętu i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego internetu w ramach projektu zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznej podzielone na części asortymentowe w ramach projektu pod nazwą podniesienia atrakcyjności jakości kształcenia zawodowego w powiecie sanockim dofinansowanego ze środków EPS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznej podzielone na części asortymentowe w ramach projektu modernizacji infrastruktury szkolnictwa zawodowego powiatu sanockiego współfinansowanego ze środków EPS. Jest to oś projektowa 6, spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4, infrastruktura edukacyjna, działanie 6.4, kształcenie zawodowe i ustawiczne przez PWSZ. Zaproponowano wójtowi gminy Terawa Polska oraz wójtowi gminy Sanok bez zwiększenia środków finansowych po 5000 zł na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017-2018. Jeśli gminy nie przyjmą propozycji proponowanej kwoty, wówczas PZD Sanoku ogłosi przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy. Członkowie zarządu wyrazili zgodę na poszerzenie i wykonanie spłyt drogowych będących na terenie, na stanie PZD w Sanoku, parkingu przy budynku przy ulicy Chopina 5 w Sanoku, celem ustawienia garaży na samochody służbowe w związku z przeniesieniem PZD oraz prawie cyklicznej technologicznej w Sanoku. Członkowie zarządu wyrazili zgodę na zawarcie umowy w kwocie 36,69 zł. Jest to brutto obejmujący roboty nieujęte w zakresie zamówienia podstawowego, a polecone do wykonania przez inspektora nadzoru niezbędne do realizowania inwestycji w sposób zapewniający trwałość wykonanych robót jest to modernizacja energetyczna budynku zespołu nr 4 Sanoku. Sprawy z zakresu geodezji gospodarki nieruchomościami. W związku z możliwością uzyskania
odszkodowania powiększonego o kwotę 5% wartości nieruchomości zarząd powiatu wyraźnie zgody na przekazanie nieruchomości działek stających pod budowę modlisty miejscowości Same w ciągu drogi powiatowej nr 28 zatem Medzyka z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlanymi urządzeniami budowlanymi jest to ulica Okulickiego, Kozłowicki i Sruszowska. Zarząd powiatu zlecił wykonanie nieruchomości planowanej do sprzedaży, wyceny wykonania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, to jest działki nr 600/586/15 zabudowanej budynki gospodarcze oraz działki nr 586/16, jest to działki numer, oraz działki 586/12 i numer 586/17. Zdecydowano o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wypłaty nieruchomości powiatu sanowskiego. Położonych w Sanoku jest to obręb Olchowce, które stanowią działkę nr 58/54 o powierzchni 0,1357 hektara i działkę nr 58/55 o powierzchni 0,160 hektara. Powołano komisję przetargową na zbycie najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiącej linię powiatu sanowskiego. Sprawy różne. Członkowie zarządu podjęli uchwały w sprawie zatrudnienia pana Mariana Lorenza na stanowisko kierownika CIS na zastępstwo za pana Marcina Marcinkowskiego za czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Upoważnienia pana Mariana Lorenza, kierownika CIS-u w Sanoku, do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu sanowskiego w zakresie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytetowa 8 Integracja Społeczna Działanie 8.1 Aktywna Integracja Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W sprawie rozwiązania stosunków pracy na zasadzie porozumienia stron z dyrektorem Domu Dziecka w Sanoku i zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku i Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeniesieniu obsługi księgowej z Centrum Integracji Społecznej w Sanoku do Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanowskiego w Sanoku. Na tym skończyłbym sprawozdanie z działalności. Jeszcze panie przewodniczący, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanowskiego za ten sam okres. W ostatnich sesjach Rady Powiatu Sanowskiego 19 lipca i 28 sierpnia 2017 roku przyjęto 16 uchwał, których realizacja przedstawia się następująca. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest to kwota 9610 zł, zakup i montaż klimatyzacji CIO przezrealizowana. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest to kwota 1487 zł, jest to dom dziecka w Sanoku zrealizowana. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest to kwota 50 tysięcy zł, dotacja dla SPS Sanoku w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały w trakcie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe o ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu sanowskiego w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest to kwota 1 318 377 zł, jest to projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest to kwota 518 935 zł, projekt pod tytułem CIS Nowe Perspektywy w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest to kwota 22 000 zł, zakup samowierzchnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla Komendy Straży Pożarnej w Sanoku w trakcie realizacji. W sprawie zmiany siedziby poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sanoku w trakcie realizacji. W sprawie zasad używania trybu powiatu sanowskiego jest realizowana. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest to kwota 49 667 zł wydatki związane z wymianą sprawki okiennej budynku powiatu sanowskiego w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest kwota 10 000 zł. Utrzymanie rolników w trakcie realizacji. W sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanowskiego zrealizowana. W sprawie wyboru członka zarządu powiatu sanowskiego zrealizowana. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 jest kwota 80 000 zł. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej w ramach stabilizacji osobiska położonego pod Zamkiem Królewskim w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017 kwota 2000 zł dotacja dla gminy Sanok w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanowskiego na rok 2017
kwota 27 180 9 zł. Zwrot odprowadzonych dochodów zespołu szkół nie jest zrealizowany. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo.